wena twórcza odnośnie komentarzy na temat filmów z przejazdów pociągami obywateli Ukrainy, prawda? I właśnie zacznę ten film od tego, ale skończę go w pociągu, bo temat jest zwałkowany długo. Ja nagrywałam filmy no, na początku roku, luty, marzec, jak obywatele Ukrainy przyjeżdżali do nas pociągami. I ja później nagrywałam to na dworcu centralnym. W zasadzie się nie odzywałam. Nagrywałam pociągi, co się dzieje na dworcu. Ale były takie komentarze, że jestem agentką jakąś, coś do mnie. Tak, były takie komentarze i w ogóle, ale ja byłam jakaś w ogóle neutralna wtedy co do tego. I nawet szkoda było mi tych ludzi. Szkoda było mi, nawet taki film nagrywałam, że tak bardzo nawet emocjonalnie to przeżywałam, co się tam dzieje, bo Ukraina to była dla mnie zawsze pod względem turystycznym no, fajne miejsce do zwiedzania. Ludzie mnie przyjmowali zawsze z szacunkiem i z, tak naprawdę super. Policja tam chodziła, pilnowała, nie można było nic nagrać, co dotyczy dworca. Później nagrywałam jakiś film, że Ukraińcy chodzą z psami na spacery po peronach, no bo psy musiały się gdzieś... Tak, psy musiały się gdzieś wysikać. To mnie wszystko przerażało. To, że... No nie, ale to mnie bardzo przerażało, dlatego że te dworce, że my nie mogliśmy już chyba nic zrobić, prawda? Już wszystko, już było wszystko w języku ukraińskim, po polsku, no to wiadomo, że no po polsku też, ale nawet jak przychodziłam, pani z Ukrainy, tyle razy mnie pytali, nawet jeszcze w Berlinie teraz niedawno też. No i to było właśnie tak, że było ciężko później do pociągu wejść, do kas. Stali do kasy, bo te miejscówki bezpłatne dostawali, więc no jednak kasy były też pozajmowane, tłumy były, nic nie mogliśmy zrobić, no wiadomo, jedynie kupić sobie bilet przez internet, tak, co tam jeszcze, a i we Wrocławiu to mi się wydaje, że gorzej było niż w Warszawie, tłumy były tak na górze, tam, a w Warszawie, znaczy tam na górze, na tej antresoli, nie? Tam były we Wrocławiu. A w Warszawie to były, no też ludzie leżeli na podłogach gdzieś wszędzie, po całym dworcu, wszędzie. No, tam na górze, tam gdzie kasy biletowe. Później wydzielili taki w ogóle to poczekalnię całą. A było też w pociągu, że jechałam do Gdyni i taki pan właśnie no, kupił bardzo dużo batonów, rozdawał też dzieciom. No duża pomoc była od Polaków, bardzo dużo. Widziałam, że Polacy bardzo dużo kupowali, no, rozdawali jedzenie, pieniądze dawali. Mimo, że mieli bezpłatne przejazdy, no to jeszcze dostawali pieniądze w pociągu. Ja widziałam jedzenie, dużo, dużo było pomocy. Natomiast ja tam nie zazdroszczę, że tak w takiej sytuacji się znaleźli, tylko było dużo takich naciągań. Naciągań, że osoby, które mieszkają od kilkunastu lat, osoby z Ukrainy, wykorzystywały ten fakt, bo jednak że później wprowadzili, że obowiązek pokazywania tego paszportu i tej pieczątki o przekroczeniu granicy po 24. Natomiast to było, nie wiem, maj, chyba jak naprawdę już tak zaczęli weryfikować. Chyba, ja nie wiem, ale tak widziałam i pamiętam. A wcześniej nikt tego nie weryfikował, to były tłumy ludzi, więc to było nawet niemożliwe weryfikować i sprawdzać każdego z osobna, więc no, wystarczył paszport i tyle, i można było jeździć do woli. No, tak było. No. W czerwcu miały się już zakończyć darmowe przejazdy Intercity, ale widzę, że właśnie na stronie jest dalej informacja, że no od września, ale tylko po Małopolsce. Nie wiem, jak to jest w innych regionach, ale chyba tylko w Małopolsce, może tam przy przejściach granicznych. Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy u przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych. I tak Arriva nie obowiązują bezpłatne przejazdy, koleje małopolskie tak, obowiązują. Do 30 września obowiązywały, później koleje mazowieckie nie, koleje śląskie też nie, wielkopolskie nie, łódzka kolej aglomeracyjna też nie, SKM w Trójmieście nie, Polregio tylko do 30 września
i SKM Warszawa też nie, kolej do WKTK, warszawska kolej dojazdowa też nie. Czyli tylko od 1 września w Intercity po Małopolsce można nadal. Mhm. Jeszcze na przykład Ukraińcy mieszkali przy granicy z Polską. No. Przyjeżdżali na jeden dzień, brali socjal i wracali z powrotem. A, to tego to nie słyszałam. Nie słyszałaś? A, to mogły być takie przypadki. No. Aha, i wracali. Tak. No ale dużo właśnie było takich właśnie, no też przemieszczali się w obydwie strony. Poza tym jak ten pociąg jeździł Kijów Express, to też no, po 6 wagonów sypialnych. To nie są tanie bilety też, a całe były miejsca pozajmowane. Ja nawet nagrywałam wiele razy i to nie mówię, że akurat w lutym czy coś, ale w ogóle przez cały rok jest cały czas transport w jedną i w drugą stronę, więc jest naprawdę no, duże oblężenie. Ale nie wiem, jak to było z biletami na sypialne. Chyba nie było tam żadnych biletów na sypialne, ponieważ jak Pendolino i ekspresy nie... Tak, czyli wagony z miejscami do leżenia też nie, na pewno nie obowiązywały darmowe, ale mimo tego, że obywatele Ukrainy chcieli taką dużą pomoc od Polski, to stać ich było na wagony sypialne, także na tak, gdzie nas Polaków nie stać albo naprawdę rzadko, albo pojechać sobie takim wagonem sypialnym, bo często właśnie jeździmy w drugiej klasie, a tam było zawsze dużo zajęte i tak dalej. A to są ceny takie, można powiedzieć, europejskie. A dla obywateli Ukrainy ceny bardzo wysokie były w porównaniu do zarobków. Dla nas wysokie, a dla nich jeszcze wyższe. No naprawdę, jak się wpisze darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy, to jest cały internet po prostu w tym, że wszystko, każdy dawał, przewoźnik, no każdy przewoźnik dawał właśnie darmowe przejazdy. Tutaj byłam, jak nagrywałam ten film, gdzie mnie hejtowali, że ja jakąś propagandę się, ja tylko pokazywałam wam, co się tutaj dzieje. Tutaj było dużo właśnie ludzi, uchodźców. Teraz się już nic nie dzieje tutaj. Jeszcze jest tutaj jakaś pewnie pomoc, nie wiem. Tutaj już nie ma nic, nie widać nic, nie wiem. Już co się dzieje, nie interesuje mnie tak bardzo, tylko chciałam wam pokazać, bo jednak na potrzeby kanału ludzie nie wiedzą, co się dzieje na przykład na Centralnej, więc no będąc tutaj, jak ja jeżdżę, no to wiadomo, coś tam nagram, nie sieję żadnej propagandy, nie szukam jakiegoś, nie wiem, zainteresowania akurat tym tematem. Ale to był taki temat, bo jednak te podróże to były 99% to się działo właśnie przez to wszystko w pociągach, a ten 1% to była ta normalność. Tutaj widzimy billboardy takie duże, świąteczne. Dużo osób pisało mi pod pierwszym filmem brawo, brawo za odwagę. Dlaczego nagrałam drugą część? Ponieważ ja jeszcze w pociągu nagrywałam i nie zdążyłam tego zmontować, więc jakieś tam kawałki jeszcze dodam, to co chciałam wam powiedzieć. Także to tak wygląda, nic się nie dzieje, wszystko jest ok. Tutaj jakaś pani napisała, czy chciałabyś się znaleźć w tej samej sytuacji. Na nikogo złego słowa nie powiedziałam. Powiedziałam tylko tak naprawdę, co widziałam, jak jeździłam pociągami. Złego słowa o tych ludziach nie powiem, bo nikt by się nie chciał znaleźć w takiej samej sytuacji. No to nie jest fajna sytuacja, ja bym się nie chciała znaleźć w tej sytuacji. Natomiast ja dużo wyjeżdżam i jak jeżdżę do jakiegoś kraju, to nie zachowuję się tak jak oni. To tylko to miałam zastrzeżenia. Jadąc do innego kraju, uciekając tam przed tym, co się dzieje, do głowy by mi nie przyszło być roszczeniową osobą, tylko bym się cieszyła, że no po prostu pojechałam do kraju. Nie wiem, jak to by było, ale ja też rozumiem, że ludzie głodni byli i tak dalej. Tyle, że słuchajcie, ja pracowałam w pociągu i wypowiadam się pod kątem właśnie pracownika. Widziałam, co się działo. Nie ma już tych osób, nie ma
nikogo. Przed chwilą wysiadł pan na trasie, pan z Ukrainy, który naprawdę był bardzo sympatyczny. Co do tego mojego filmu, na nikogo nic takiego nie mówię. Tutaj jedna pani mówi, czy ja bym się chciała znaleźć w takiej sytuacji. Ja bym się nie chciała znaleźć w takiej sytuacji, ale jeżeli ja na przykład jeżdżę po świecie, to to, że tam się człowiek jest z humorem, pośmieje się i pozaczepia ludzi, to nie jest to to samo, co być roszczeniowym wobec innych, nie wiem, ludzi. Tak jak tutaj to jest. Ja opowiadałam tylko z mojego jakby takiego doświadczenia z pracy w pociągu oraz jeżdżenia. I ja tutaj nie chciałam na nikogo nic urazić nikogo, a przede wszystkim nikogo z Ukrainy. Ściąłem jeszcze dwóch pasażerów, rozmawialiśmy o podróżach i pan z Ukrainy słuchał, jakiś pan też podróżował, opowiadał o swoich podróżach, ja opowiadałam o swoich podróżach i siedział pan z Ukrainy i słuchał po prostu i też coś tam mówi, fajnie, fajnie, coś takiego. Po czym ja wszystkich poczęstowałam moją wizytówką i panowie wysiedli, zostałam z panem z Ukrainy i jeszcze z nim rozmawiałam. Później pan wyciągnął też wizytówkę i powiedział, że on jest kucharzem, że pracuje 20 lat w Polsce chyba, że no, szuka pracy i dał mi wizytówkę i się poleca i tak dalej. I nigdy nie miałam nic złego do powiedzenia, ponieważ ja często jeździłam na Ukrainę, ja naprawdę ludzie mnie zawsze witali z wielkim szacunkiem. Dużo razy no, byłam na Ukrainie i zawsze z otwartymi rękoma pomagali po mieście, a pokażą mi to, a pokażą mi tamto. Naprawdę coś nam się nudzi, coś nam się nie chce, czegoś mamy dosyć. I tak samo jest tutaj z ludźmi, a szczególnie z osobami, bo widzę tutaj hejt się wylewa na właśnie na obywateli Ukrainy. Widzę to w komentarzach, że tutaj pan pisze, pan drugi, pan trzeci, pan, że o tym nie chce mówić, wszyscy się boją, ja o tym powiedziałam. Natomiast właśnie się wylewa tutaj takie, no, że jednak nie przepadają Polacy za osobami z Ukrainy. Widać to po komentarzach, 99% komentarzy jest anty. Co w ogóle jestem zdziwiona, naprawdę nie wiedziałam, ponieważ ja nie chciałam żadnych filmów nagrywać, żeby no, kogoś obrażać, żeby coś mówić na kogoś. Tylko tak pomyślałam, że, bo teraz to dla mnie śmieszne, że tam miałam takie różne rzeczy w pociągach, ale wcześniej byłam przerażona w zasadzie tym wszystkim, czy ugryzł mnie pies, czy nie było miejsca do siedzenia w ogóle po czasie. Czas leczy rany, jak to się mówi, po czasie się zapomina, natomiast jednak niesmak pozostaje. Ten niesmak jest codziennie. I jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o tych, może ja bym chciała tylko się skupić raczej na podróżach, nie interesuje mnie nic więcej, tylko miałam o podróżach powiedzieć, o pociągach, jak to było. Obywatele Ukrainy bardzo dużo też podróżowali, ja też w pracy i też osobiście, więc dużo widziałam i to są takie moje opowiadania z pracy. Nie, że ja sobie pomyślałam coś, żeby się czepiać, po prostu mówię wam tylko to, żeby nie było jakiegoś tam na mnie hejtu, nic nie wiem, oprócz tego to, co widziałam. Słuchajcie, kupiłam bilet na pociąg. Co mnie denerwuje, że my mamy ciągle podnoszone ceny na pociągi, a niestety inni mogą jeździć, mogli jeździć za darmo. To mnie denerwuje, że dlaczego my ciągle musimy płacić więcej. To są podwyżki związane właśnie z tym, że trzeba te pieniądze teraz oddać i to my musimy za to zapłacić. I rozumiem, hojne państwo, to niech państwo sobie płaci, a nie dlaczego pojedynczo.
kurczę, ja teraz przez to jeżdżenie pociągami muszę te pieniądze, to ja te pieniądze teraz będę nadpłacać za to, że inni mogli jeździć. Nie jestem zazdrosna o to, ale ja nie chcę płacić więcej. Dlaczego? Nie wiem, jeżeli przewoźnik chce finansować przyjazd, ok. No mnie na to nie stać, żeby finansować innym, tak? Ale jeżeli, bo sama też nie mam dla siebie, mam to, co mam, ale jeżeli przewoźnik chce finansować wszystkim bezpłatne przejazdy, to proszę nie podnosić cen dla nas, my, którzy płacimy i wtedy, no wtedy nic nie będę mówić. Ja to rozumiem, że państwo daje innym, to niech daje, ale nie z kieszeni mojej. Ja się mogę podzielić, czym będę mogła, ale nie na takiej skali, że ja przez cały rok płacę coraz więcej za bilety. Ja dużo podróżuję, ja to odczuwam, że bilety są teraz ostatnio podniesione było jakieś 10 zł na bilecie, gdzie zamiast płacić 30, 20, to płacę na przykład 30 za każdy przejazd więcej. Na innym bilecie płacę, nie wiem, 20-30 zł więcej. W skali całego roku to jest kilkaset złotych, czyli ja już oddaję za te bilety, za innych po prostu. Tutaj temat jest bardzo długi i bogaty w różne moje doświadczenia i na razie zakończę na tym, bo odniosłam się do komentarzy, które dostałam. 700 już chyba tych komentarzy jest. Przez 4 dni 35 tysięcy wyświetleń filmu, więc obejrzyjcie tam ten film i zobaczcie. Odniosłam się do tego, jak jak historie się toczą, tak? Jak przez cały rok co się działo w pociągach. No, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Nie wpisujcie jakiegoś tam hejtu, niech się każdy wypowie w swoim temacie. Jeden jest za, drugi przeciwko. Każdy ma swoje zdanie. Ja mówię, że ja po prostu nie chcę tyle płacić za bilety, a niestety, dlaczego to wszystko? Koleje Dolnośląskie w tym roku już drugi raz podniosły ceny biletów. Dlaczego? Dlatego, że miały braki przez te darmowe przejazdy. Trzeba teraz to nadpłacić. Inne koleje również. Także my płacimy za to. Pan płaci, ja płacę. My płacimy. A nie państwo finansuje. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Jak będą komentarze jeszcze i ciekawe tematy, to dogram jeszcze z film, bo ja mam bardzo dużo do powiedzenia z mojej pracy, gdzie przez cały rok miałam bardzo duże doświadczenie właśnie z pracy z tymi osobami. Ale mimo tego wszystkich pozdrawiam. Pa.